Nazywam się Patryk Zakrzewski, jestem członkiem Stowarzyszenia Demagog i koordynatorem Akademii Fact Checkingu, czyli projektu edukacyjnego, który Demagog rozpoczął już kilka dobrych lat temu, po to, aby dzielić się swoją ekspercką wiedzą w zakresie weryfikowania informacji z różnymi grupami odbiorców, poczynając od uczniów, przez studentów, seniorów, przedstawicieli trzeciego sektora biznesu, a przede wszystkim, abyśmy mogli adresować nasze działania do Państwa, nauczycieli i edukatorów, za pośrednictwem których liczymy, będziemy jeszcze bardziej obecni w polskich szkołach, w których, no myślę, że to nie jest żadne odkrycie, temat krytycznego myślenia nie jest, myślę, tak często obecny, jak chcielibyśmy. Zanim przejdziemy do meritum, kilka spraw organizacyjnych, szczególnie dla tych z Państwa, którzy dołączyli dopiero przed chwilą. Spotkanie potrwa około 60 minut. W pierwszej części, na którą planuję przeznaczyć 40-45 minut, przedstawię Państwu temat naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast w tej części drugiej to ja będę odpowiadał na Państwa pytania i mam nadzieję, że tych pytań pojawi się sporo, na to liczę. To wprowadzenie do tego cyklu dzisiaj ma taki charakter właśnie wstępny, nakreślenia pewnego kontekstu tematu, którym będziemy zajmować się w kolejnych tygodniach, więc mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie będzie też dla Państwa okazją do podzielenia się swoimi pytaniami, wątpliwościami, tak aby kolejne spotkania jeszcze bardziej odpowiadały na Państwa potrzeby. Jeśli chodzi o naszą komunikację w trakcie tego spotkania, tutaj proszę korzystać z okienka czatu. Z Państwa strony padają między innymi takie pytania, że nie widzą Państwo wpisów innych osób na czacie i rzeczywiście tutaj domyślną funkcją jest adresowanie Państwa pytań czy komentarzy do panelistów, w tym przypadku do mnie, ale wydaje mi się, że mogą Państwo kliknąć na niebieski przycisk w okienku czatu i wskazać tam również opcję do uczestników, czyli panelists and attendees. I w ten sposób Państwa może być widoczne dla pozostałych uczestników. Do mnie Państwa pytania trafiają, więc potwierdzam, że jesteśmy tutaj w kontakcie. Biorę sobie pytania organizacyjne, które tutaj z Państwa strony padają, między innymi o możliwość uzyskania zaświadczeń. Tutaj poprosiłbym o skierowanie takiej prośby drogą mailową. Mają Państwo mój adres mailowy w tej chwili na ekranie, podam go raz jeszcze na koniec. Tą drogą poprosiłbym o przesłanie takiej prośby. Myślę, że nie powinno być kłopotu z przygotowaniem takiego zaświadczenia. No dobra. Myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o taką stronę techniczną. W razie gdyby pojawiły się z Państwa strony pytania, proszę dawać znać. W razie gdybym mówił i przechodził do kolejnych wątków, a slajdy się Państwu nie wyświetlały, również proszę o taką informację. No i co? Myślę, że możemy startować. Dodam jeszcze, może jedna ważna sprawa, że w swoim oknie Zooma macie Państwo dostęp do takiej zakładki Q&A, czyli sekcji pytań i odpowiedzi. Abym ja miał pewność, że Państwa pytania zadawane w trakcie spotkania się nie zagubią, poprosiłbym o ich wpisywanie właśnie tam. W ten sposób na koniec będę miał dostęp do samej listy pytań i nie ryzykujemy, że któreś z nich ominę. No dobrze, nasze dzisiejsze spotkanie jest poświęcone fake newsom, ale tak naprawdę temu, żeby przyjrzeć się, no właśnie, pojęciu fake news i zastanowić się, dlaczego to pojęcie, jak wskazuje tytuł naszego spotkania, nie jest do końca wartościowe, użyteczne, jeśli chodzi o wprowadzanie tych wątków dezinformacji do szkół, do naszych klas. Za chwilkę powiem w szczegółach, dlaczego tak jest, dlaczego sugerujemy pewne inne rozwiązania. Natomiast rozpocznę od takiego przypomnienia dla tych z Państwa, którzy dowiedzieli się o tym naszym dzisiejszym spotkaniu, to ja zaznaczę, że oprócz tego dzisiejszego spotkania w planach mamy jeszcze kolejne 4. Będą prowadzone nie tylko przeze mnie, ale też przez moich redakcyjnych kolegów. Będziemy w kolejnych tygodniach przyglądać się kolejnym tematom związanym z dezinformacją. Mam takie przekonanie, że jednorazowe spotkanie to jest zawsze za mało, potrzeba ten temat nieco bardziej zgłębić, abyśmy z większym przekonaniem i pewnością siebie mogli ten temat prezentować naszym uczniom. Wszystkie tematy, które Państwu prezentujemy, one bazują na naszej wiedzy związanej z fact-checkingiem, weryfikowaniem informacji, ale również z naszą praktyką pracy z uczniami. Spotkaliśmy się w minionych latach z kilkoma tysiącami uczniów w całej Polsce, w największych miastach w Polsce, ale również też w malutkich miejscowościach. więc stale staramy się te nasze metody doskonalić, zbierać informację zwrotną, tak aby później na tej podstawie budować szkolenia dla Państwa. Więc informacja o kolejnych spotkaniach dotrze do Państwa również mailem jutro, więc tam będą wszystkie linki, można się śmiało rejestrować na kolejne wydarzenia. Tutaj Pani Moniko, tak, te materiały, może tak, materiały do Państwa nie dotrą w postaci prezentacji, ale będą Państwo mieli dostęp do nagrania naszego dzisiejszego spotkania, więc mam nadzieję, że to będzie pomocne. Dobra, startujemy z taką agendą, czyli ja chciałbym, żebyśmy w ciągu tych najbliższych kilkudziesięciu minut zadali sobie następujące pytania. Czym jest fact-checking? To jest termin, który no, z racji Akademii Fact-Checkingu pojawił się tutaj dzisiaj już wcześniej. Czym jest ten fact-checking? Tak naprawdę czym zajmuje się Demagog i inne podobne nam organizacje? Myślę, że to jest ważny wstęp, tak żebyście Państwo też zrozumieli, skąd my pochodzimy, czym się na co dzień zajmujemy i jaki jest nasz związek z walką z dezinformacją. Dalej odpowiemy sobie na to kluczowe pytanie dzisiejszego spotkania, czyli dlaczego nie używamy terminu fake news, raczej staramy się tutaj bardziej precyzyjnie określać formy dezinformacji. Przyjrzymy się tym fałszywym informacjom pod lupą, czyli chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się paru przykładom fałszywych treści, tak żeby jeszcze lepiej sobie tę teorię tutaj usystematyzować. No i w końcu zaproponuję Państwu trzy strategie wprowadzania edukacji medialnej w Państwa szkołach. Kiedy mówię o edukacji medialnej podczas tego i kolejnych spotkań, mam na myśli edukację medialną w rozumieniu tego, co Amerykanie nazywają news albo media literacy, czyli edukacja medialna rozumiana dość wąsko jako weryfikowanie informacji, umiejętność korzystania z informacji, z wiarygodnych źródeł i tak dalej. Czyli tutaj nie będziemy poruszać kwestii, które Państwo pewnie kojarzą jako TIC, natomiast będziemy się właśnie bardziej skłaniać ku tematom związanym z analizą informacji i weryfikacją tychże. No i na koniec sesja pytań i odpowiedzi. Ja Państwa już teraz zachęcam do zadawania pytań, wrócę do nich oczywiście pod koniec spotkania. No dobrze, czym jest zatem fact-checking? Fact-checking, tutaj podgląd na nasz portal internetowy demagog.org.pl, to najkrócej mówiąc weryfikowanie informacji. No gdybyśmy mieli z języka angielskiego sobie to przetłumaczyć, to właśnie tak. Natomiast ruch fact-checkerów, ruch fact-checkingu to jest zjawisko, które od kilku lat bardzo zdecydowanie się rozwija, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. No i wynika właściwie z dwóch takich głównych przesłanek. Pierwsza przesłanka to jest przesłanka jakby konieczności kontroli reprezentantów, naszych przedstawicieli w Sejmie, w Senacie, w innych państwach, w innych rodzajach parlamentów i tak dalej. Czyli funkcja kontrolna wobec rządzących. O tym za chwilę. Drugi ważny powód przyświecający w ogóle ruchowi fact-checkerów to fałszywe informacje, które za sprawą mediów społecznościowych bardzo intensywnie są tworzone, ale i rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Tutaj za sprawą właśnie mediów społecznościowych ten problem w ostatnich latach nabrał na znaczeniu, a jeszcze przed paroma laty termin fake news istniał gdzieś tam tylko w jakichś kontekstach akademickich. Od 2016 roku jest niezwykle popularny na całym świecie, również w Polsce. No i właśnie tutaj za sprawą tego przyspieszenia związanego z powstaniem mediów społecznościowych, z tym, że na całym świecie coraz więcej osób z nich korzysta. By wspomnieć choćby Facebooka, z którego aktualnie korzystają blisko 3 miliardy użytkowników na całym świecie, a więc większość użytkowników internetu świata z tej platformy korzysta. No to sprawia, że jesteśmy bardzo szybko w stanie przekazać dalej informacje, niekiedy również te fałszywe. Ruch fact-checkerów, fact-checking właśnie odpowiada na to zjawisko, na to wyzwanie współczesności. No i nasza codzienna praca polega na weryfikowaniu tego, co w internecie się pojawia, szczególnie właśnie w social mediach. Tutaj myślę, warto przywołać myśl mojej redakcyjnej koleżanki, która kiedyś powiedziała, że fact-checkerzy to tacy czyściciele internetu. I jest w tym ziarno prawdy. Rzeczywiście nasza praca na tym polega, aby ziarno oddzielać od plew i efekty naszej pracy mogą Państwo obserwować między innymi na stronie demagog.org.pl. W Polsce oprócz naszej organizacji jest jeszcze kilka innych organizacji fact-checkingowych, więc już teraz zachęcam do śledzenia tych stron. Powiedziałem, że tutaj nie tylko na naszym portalu mogą Państwo poznać efekty naszej pracy. Rzeczywiście dzięki współpracy z firmą Facebook, która poniekąd jest odpowiedzialna, znaczy tak, która jest w sporej części odpowiedzialna za problem dezinformacji, ale jednak stara się w jakiś sposób tej dezinformacji również przeciwdziałać. No w ramach tej współpracy między nami a Facebookiem nasze weryfikacje są też dostępne dla użytkowników Facebooka oraz do należącego do Facebooka Instagrama. Więc jeżeli ktoś z Państwa natknął się na tego rodzaju nakładki informujące o tym, że dana treść jest fałszywa, to z dużym prawdopodobieństwem jest to nasza sprawka. Więc to jest też efekt naszej pracy, który widać na platformach. Ale wspomniałem również o tym aspekcie kontroli parlamentarzystów i rzeczywiście tutaj tak naprawdę demagog z tego wyrósł, z takiej oddolnej chęci kontroli tego, co mówią nasi przedstawiciele i przedstawicielki w parlamencie i na innych publicznych stanowiskach. Warto podkreślić, że ta nasza działalność właśnie jest od samego początku, od 2014 roku, kiedy rozpoczęliśmy działalność, staramy się kontrolować tutaj właśnie polityków, po to, aby mieli taką świadomość, że jest ktoś, kto czuwa i nie pozwala na to, aby dokonywać jakichś manipulacji faktami i tak dalej. Więc też zachęcam do zapoznania się z tymi treściami na naszym portalu. No i oczywiście dalej kwestie związane z promocją tego ruchu właśnie weryfikatorów informacji w społeczności, w społeczeństwie. Tutaj między innymi za pośrednictwem naszych podcastów informujemy Państwa szerzej o zjawisku dezinformacji, ale również o możliwościach wykorzystania naszego dorobku, doświadczenia w edukacji. Tutaj między innymi wskazuję jedną z rozmów, którą mieliśmy okazję przeprowadzić w ostatnich tygodniach. Nasza sieć fact-checkerów, czyli ta społeczność międzynarodowa prężnie się rozwija. W tej chwili mamy już ponad 300 organizacji fact-checkingowych na całym świecie, które podejmują działalność podobną do naszej. Część z tych organizacji jest zrzeszona w międzynarodowej sieci organizacji fact-checkingowych i gdyby ktoś z Państwa zastanawiał się, kto kontroluje kontrolujących, no to właśnie IFCN. To jest organizacja międzynarodowa, która zrzesza fact-checkerów, a jednocześnie prowadzi coroczny audyt, który pozwala upewnić się, że fact-checkerzy dokładają wszelkich starań, aby działać zgodnie z zasadami transparentności, bezstronności, właściwej polityki korekt, tak aby informacje, które do Państwa docierają, były wiarygodne. O właśnie, więc może tyle tytułem wstępu, tak żebyście mieli Państwo świadomość, czym zajmują się fact-checkerzy. Kiedy pytam uczniów o to, czy spotkali się kiedyś z tym terminem, no to niestety okazuje się, że nie. Więc jest jeszcze sporo do zrobienia, aby uzmysłowić uczniom, ale też całemu społeczeństwu, że można korzystać właśnie ze wsparcia ekspertów, które było, myślę, szczególnie potrzebne, wciąż jest, w kontekście pandemii koronawirusa, która pokazała, że brak dostępu do rzetelnych informacji może skutkować, no właśnie, podejmowaniem niewłaściwych decyzji dla naszego zdrowia, dla naszego życia, a także dla zdrowia życia osób, które nas otaczają, więc warto tutaj z tych możliwości korzystać. Tutaj chciałem jeszcze podkreślić tę naszą działalność edukacyjną, bo podejrzewam, że będą Państwo zainteresowani również prześledzeniem, z jakich materiałów mogą Państwo korzystać, tak aby dynamiczniej, szybciej, efektywniej wprowadzać temat fałszywych informacji w Państwa klasach. A więc prowadzimy, tak jak wspomniałem, projekt Akademia Fact-Checkingu tutaj na naszej stronie internetowej, ale również na nowo powstałej platformie e-learningowej mogą Państwo zerknąć, korzystać z materiałów edukacyjnych, które przygotowywaliśmy w ostatnich latach, ze scenariuszy zajęć, infografik, tak aby z jakimś takim solidną podstawą startować z lekcjami w szkołach. Więc gorąco zachęcam również do korzystania z tych zasobów. No dobra, myślę, że to jest wiedza wystarczająca do tego, żeby przejść do tematu naszego dzisiejszego spotkania i przyjrzeć się fałszywym informacjom. No ale ja chciałbym Państwa również zaangażować w to nasze dzisiejsze spotkanie i zadać Państwu w związku z tym pierwsze pytanie dzisiaj. Zaraz przekieruję Państwa do odpowiedniej aplikacji, gdzie będą Państwo mogli odpowiednio ocenić odpowiedź na to pytanie, więc poproszę o chwilkę cierpliwości, przełączę się tutaj między ekranami. Dobra, powinni Państwo teraz widzieć ekran umożliwiający zalogowanie się w aplikacji Slido. Poprosiłbym albo o zeskanowanie kodu QR w lewym górnym rogu, jeżeli korzystają Państwo z drugiego urządzenia, z telefonu, a jeżeli wolą Państwo korzystać z przeglądarki internetowej, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wejść na stronę slido.com i tam wpisać 6-cyfrowy kod PIN, który widzą Państwo na swoich ekranach. Pojawi się tylko bardzo proste pytanie, jak oceniasz poziom edukacji medialnej w polskich szkołach? Już widzę, że pierwsze tutaj głosy Państwo oddają. No i można właśnie w ciągu najbliższych kilku chwil zagłosować, odpowiedzieć na to pytanie, tak żebyśmy mieli mniej więcej jakiś punkt wyjścia, jak Państwo to widzą. Mamy pewnie różne przemyślenia. Obstawiam, że dla części z Państwa odpowiedź na to pytanie wcale nie jest łatwa, bo może mają Państwo wyłącznie własną perspektywę nauczyciela konkretnego przedmiotu. No ale jestem ciekaw właśnie Państwa tutaj spostrzeżeń, więc zaczekam jeszcze chwilkę na to, abyśmy tutaj mogli sobie te rezultaty wyświetlić. Póki co większość z Państwa ocenia ten poziom edukacji medialnej w polskich szkołach na 2 w 5-stopniowej skali. Dobra, to ja czekam w takim razie jeszcze na kolejne odpowiedzi. Oczywiście ten slajd nie ma na celu zniechęcenia, wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że to dodatkowa motywacja do tego, żeby z tego dzisiejszego webinaru skorzystać i pewne rzeczy wdrożyć. Zdaję sobie sprawę, że edukacja medialna no, jest takim tematem, obszarem, który w polskich szkołach jest obecny gdzieś tam między wierszami niestety. Nie wybrzmiewa, tak jak moim zdaniem powinien, w podstawie programowej. A często też zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że podstawa programowa, którą Państwo realizują, jest dość obfita, w związku z czym nie zawsze udaje się jakieś dodatkowe treści realizować. Ja ze swojej dawnej już praktyki nauczycielskiej sprzed paru lat pamiętam, że często problemem było to, że zanadto skupiałem się na treściach szczegółowych, za mało na tych celach ogólnych i wtedy takie właśnie kompetencje mogą nam umykać. No świetnie, mamy tutaj większość z Państwa, którzy tutaj gdzieś tam na 2 oddali głos, część z Państwa na jedynkę, więc myślę, że to potwierdza nam, że jest tutaj parę rzeczy do zrobienia. Wróćmy zatem sobie do naszej prezentacji. Mogą Państwo zachować sobie otwarte te aplikacje na telefonie, bo do nich jeszcze, do tej aplikacji Slido jeszcze sobie wrócimy. Okej, a ja teraz się przełączam. Mam nadzieję, że tutaj już za moment będzie dla Państwa widoczna również prezentacja. Okej, powinni Państwo już widzieć prezentację. W razie gdyby tak nie było, proszę o sygnał. I dlaczego musimy działać? No oprócz tego, że jak Państwo sami stwierdziliście przed chwilą, ten poziom edukacji medialnej w polskich szkołach pozostawia trochę do życzenia, no to warto jeszcze zwrócić uwagę na 2 badania, które być może są Państwu znane, EU Kids Online oraz nowe, sprzed dosłownie niecałego miesiąca badanie Nastolatki 3.0, które stwierdzają, że w przypadku uczniów uczniowie rzadko oceniają swoje kompetencje, rzadko oceniają wysoko swoje kompetencje w zakresie doboru odpowiednich słów kluczowych oraz wyszukiwania w internecie, a z drugiej strony bardzo aktywnie konsumują i korzystają z mediów społecznościowych, co myślę jest dość oczywiste. Warto tutaj zerknąć sobie po prawej stronie na informacje, z jakich platform korzystają najczęściej. Tutaj do YouTube'a i Facebooka będziemy odwoływać się podczas 3. spotkania. Powiemy wtedy na pewno, że YouTube na przykład jest platformą, która z dezinformacją radzi sobie bardzo kiepsko, więc jeżeli nasi uczniowie tam przebywają, no to warto wiedzieć, z jakimi ryzykami to się wiąże. Tutaj jeszcze warto podkreślić oczywiście ten aspekt odpowiedzialności jednostki. Ja jestem daleki od tego, żeby przerzucać całą odpowiedzialność na edukację, na państwo, na uczniów, no ale biorąc pod uwagę, że pewne działania takie na poziomie firm, państw, regulacyjne, no odbywają się dosyć wolno, no to jeżeli możemy zrobić coś po drodze, no to warto jakąś cegiełkę od siebie dołożyć. W czasach przekazów tradycyjnych, kiedy dominowały media takie jak radio, telewizja, prasa, tutaj my jako ostateczny odbiorca mieliśmy niewielkie pole do popisu, jeśli chodzi o jakąś informację zwrotną czy przekazanie informacji dalej. Można było się nią podzielić w gronie znajomych, przyjaciół, w naszym środowisku pracy. Ewentualnie można było na przykład zadzwonić do rozgłośni radiowej czy do stacji telewizyjnej, wejść w jakąś interakcję na żywo z prowadzącym program, no ale te możliwości interakcji były dość ograniczone. Natomiast to uległo diametralnej zmianie pod wpływem mediów społecznościowych, które sprawiły, że odbiorca stał się nadawcą i nie tylko przyjmuje pewne informacje, ale również przekazuje je dalej. I właśnie za sprawą tego pączkowania, powiedzmy, tego przekazywania informacji dalej, temat dezinformacji jest tak istoty z punktu widzenia edukacji w tej chwili. Dlatego, że musimy mieć świadomość tej odpowiedzialności, jaką ponosimy właśnie w sytuacji, w której informacje udostępniamy. Zawsze podkreślam, nie jesteśmy w stanie weryfikować wszystkich informacji, na które trafiamy w internecie, ale jeżeli decydujemy się coś udostępnić, to miejmy takie poczucie odpowiedzialności, że ta informacja może dalej do kogoś dotrzeć, kto na jej podstawie podejmie decyzje, które nie będą na przykład dla tej osoby dobre. Wiemy, czym jest fact-checking, mamy mniej więcej nakreślony kontekst związany z mediami społecznościowymi, to odpowiedzmy sobie na to pytanie ważne dzisiejszego wieczoru, dlaczego nie fake news? I moje kolejne pytanie do Państwa, więc ta rozgrzewka jedna za drugą. Drodzy Państwo, proszę wrócić do tej aplikacji, w której mogą Państwo odpowiadać na pytanie. Ja zrobię to samo za chwilkę na naszym ekranie. I proszę tam odpowiedzieć na pytanie, kto wypowiedział te słowa. Nie pozwolę Panu zadać pytania, jesteście fake news. Tutaj sekundka dla mnie, poproszę o chwilę cierpliwości, tak żebym mógł uruchomić dla Państwa tę aplikację i głosowanie. Już momencik. Teraz to pytanie powinno być już dla Państwa aktywne. Ja udostępnię jeszcze je na ekranie, tak żeby dla Państwa było to pytanie widoczne. O, bardzo proszę. Kto wypowiedział te słowa? Nie pozwolę Panu zadać pytania, jesteście fake news. Możecie Państwo swoje propozycje wpisywać, one będą się pojawiać na ekranie. Można sugerować się tym, co piszą pozostali, ale można też podsuwać swoje własne pomysły. Jeżeli pomysł się powtarza, proszę się nie krępować. Możemy tutaj tych wskazań mieć nieco więcej. Czy był to polityk mądry? Pozostawię Państwa ocenie już za chwilkę, kiedy tutaj wskażemy jakaś poprawna odpowiedź. Okej, cieszę się, że część z Państwa nie wie, więc dobrze, że to pytanie tutaj padło. Zaczekam jeszcze ostatnią chwilkę na Państwa wskazania. Rzucę okiem, jakie się tutaj informacje pojawiają. Dobra, nie będę trzymał Państwa dużej niepewności. Rzeczywiście jest to wypowiedź Donalda Trumpa. O, cieszę się, że pojawił się Biden, mamy przynajmniej jakąś alternatywę. Tak, jest to Donald Trump, to jest wypowiedź, którą skierował do dziennikarza stacji CNN podczas pierwszej konferencji prasowej po objęciu z urzędu prezydenta, a jeszcze zdaje się jako prezydent-elect, czyli po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w roku 2016. I to jest, drodzy Państwo, powód, dla którego tego sformułowania raczej nie używamy w edukacji, odchodzimy od niego, dlatego że ono zostało właśnie wykorzystane przez polityków jako broń w walce politycznej oraz jako narzędzie dyskredytacji nieprzychylnych mediów. W języku angielskim jest takie ładne słowo, które pozwala to określić, weaponize. W języku polskim musimy powiedzieć trochę bardziej opisowo, ale rzeczywiście takie słowa z jego ust padły. Ale oczywiście, proszę tutaj nie myśleć, że Amerykanie to naród specyficzny, który w ten sposób działa. Podobne przypadki mamy również na naszym gruncie polskim. Proszę zobaczyć na kolejnym slajdzie. Mamy informację o tym, że takie słowa padły ostatnio z ust premiera Mateusza Morawieckiego, ale tutaj w ostatnich latach również do tego uciekali się prezydent Andrzej Duda, ale również politycy partii opozycyjnych, więc tutaj widać na tym i innych przykładach, że rzeczywiście słowo fake news zostało wykorzystane właśnie jako takie sformułowanie podważające wiarygodność pewnych tez narracji. No w tym wypadku mamy tutaj taką tezę, że polexit, czyli rzekome plany wyjścia Polski z Unii Europejskiej to fake news, ale właśnie, tak naprawdę polexit oczywiście nie ma miejsca i pewnie w najbliższym czasie miejsca mieć nie będzie, ale czy jest fake newsem? Okazałoby się dopiero w sytuacji, w której doszłoby do podjęcia takiej decyzji. Więc tak naprawdę mamy tutaj wyłącznie do czynienia z taką zagrywką retoryczną, która właśnie sprawia, że ten termin niestety traci na znaczeniu i przestaje nam pomagać opisywać rzeczywistość. Dlatego za moment zaproponuję pewne alternatywy. Mam nadzieję, że ten widok prezentacji jest dla Państwa ok. Ja sobie też tutaj jeszcze podświetlę czat. Ok. Tutaj jeszcze kilka danych. Ja zawsze i Państwu też to proponuję, żeby pomimo tego, że podczas dalszego ciągu lekcji od tego terminu fake news odchodzimy, to żeby jednak od niego na początku wyjść. Dlaczego? Dlatego, że jest to termin doskonale rozpoznawany przez młodzież. Proszę zobaczyć, z badania, które przeprowadziliśmy w roku 2019 wynika, że zdecydowana większość osób w wieku 15-24 na pojęcie fake news dobrze je kojarzy. Kiedy zadajemy to pytanie uczniom podczas warsztatów, wszystkie ręce wędrują w górę, dlatego że uczniowie z tym terminem się zetknęli. Co więcej, wiedzą też, co widać na tym wykresie, wiedzą też, co to pojęcie oznacza. Oznacza nieprawdziwe informacje, część osób definiuje to też jako pewnego rodzaju manipulację, co tylko jeszcze podkreśla, że jest to pojęcie nieostre, które możemy definiować w różny sposób. Ale myślę, że warto od tego pojęcia wyjść i w jakiś sposób uruchomić już pewne szufladki, jakąś pamięć o tym pojęciu w umysłach dzieciaków, tak aby odwołać się do ich wiedzy, którą już dysponują. Tutaj w sukurs przychodzi nam taka metodologia, która została przygotowana przez amerykańską organizację First Draft. Tutaj wykres jest w języku angielskim, jakby nie bez przyczyny, dlatego że język angielski pokazuje, że wystarczy zmienić przedrostek po to, żeby znaczenie słowa uległo zmianie. W naszym przypadku języka polskiego potrzebujemy krótkiego opisu i ja sobie pozwoliłem ten krótki opis nanieść na ten wykres. Proszę zauważyć, że mamy do czynienia z takimi dwoma nakładającymi się okręgami. Pierwszy rodzaj informacji to informacje z intencją wyrządzenia szkody, albo inaczej, informacje, które mają jakiś motyw, są wpuszczone do przestrzeni medialnej dla realizacji konkretnego celu, czyli przyświeca im jakaś intencja. Proszę zobaczyć, część tego okręgu, która jest po prawej stronie, nie zahacza o informacje fałszywe. Czyli kiedy mówimy o tym, co Amerykanie nazywają malinformation, czyli informacje z intencją wyrządzenia szkody, nie mamy wcale do czynienia wyłącznie z informacjami fałszywymi. To może być na przykład mowa nienawiści, temat, którego dziś nie będziemy poruszać, ale jest również niezwykle istotnym problemem, z którym się współcześnie mierzymy. Nas interesuje bardziej ta lewa strona, czyli lewy okrąg, który dotyczy informacji fałszywych. W języku angielskim mówimy o misinformation i też z taką terminologią spotkają się Państwo w artykułach anglojęzycznych na temat dezinformacji. Są to takie treści, które są fałszywe, ale one niekoniecznie muszą docierać do odbiorców w wyniku jakiegoś umotywowanego działania. One często są nieintencjonalne. Taki obrazek, który wskazuje, że czasami, kiedy plotkujemy, dzielimy się jakimiś informacjami, przekazujemy informacje fałszywe. Robimy to czasami nieintencjonalnie, nie mając świadomości, że informacja jest fałszywa. Myślę, że każdy z Państwa jest w stanie przywołać co najmniej jeden przykład z poprzedniego roku, kiedy ktoś z bliskich, przyjaciół, znajomych udostępniał, dzielił się z Państwem jakąś informacją na temat koronawirusa, pandemii koronawirusa, no mając na uwadze Państwa dobro, chcąc podzielić się z Państwem jakąś wiedzą, na przykład na temat rzekomego ograniczenia dostaw papieru toaletowego do sklepów. Oczywiście robiąc to w dobrej intencji, jak się później okazało, była to informacja fałszywa. Więc tutaj mamy do czynienia z tego rodzaju treściami. Te, które wyrządzają największą szkodę i są szczególnie interesujące z perspektywy nas, fact-checkerów, to te, które są fałszywe, ale jednocześnie pojawiają się dla realizacji konkretnego celu. Tym celem, jak Państwo widzą, może być zarobek, może chodzić po prostu o to, aby, nie wiem, zalogować się odwiedzać bardzo często stronę internetową, która publikuje fałszywe informacje. W ten sposób autor takiej strony na publikowaniu reklam generuje zysk dla siebie z tych pojawiających się tam odsłon. Czasem to jest tego rodzaju motyw finansowy, czasem to jest motyw zarobku polegający na tym, że osoby są wprowadzane w błąd, a następnie dokonują zakupu na przykład jakichś niesprawdzonych medykamentów i tak dalej, i tak dalej. Czyli motyw związany właśnie z kwestią zarobkową, generowania zysku. Inny motyw, tutaj pewnie Państwo bylibyście w stanie na czacie kilka kolejnych motywów podać, gorąco do tego zachęcam. No mi do głowy przychodzi na przykład motyw polityczny, chęć forsowania pewnego światopoglądu, również dla takich potrzeb rozprzestrzenia się fałszywe informacje i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pomysły, to gorąco zachęcam do podzielenia się nimi na czacie. Czyli mamy nakreśloną sytuację, nakreślony obraz tego, dlaczego nie warto odwoływać się do terminologii fake news i czym można ją zastąpić. Gorąco polecam zapamiętanie tych dwóch przecinających się okręgów. One cały czas wracają i uświadomienie sobie tego, tej różnorodności informacji jest niezwykle ważne do tego, żeby odpowiednio zaadresować problem podczas naszych lekcji. Przyjrzyjmy się zatem w szczegółach fałszywym informacjom, bo ten podział, ta klasyfikacja, którą Państwu zaproponowałem, to jest podstawa. My przejdziemy sobie na jeszcze bardziej zaawansowany poziom. Odpowiedzmy sobie jednak wcześniej na takie tak postawione pytanie. Czym mogą skutkować fałszywe informacje? To jest niezwykle istotny problem, bo często pamiętam, że jeszcze jako uczeń zadawałem swoim nauczycielom pytanie, nie tylko ja, moi koledzy również, koleżanki, po co mi to? Po co mi ta wiedza? Jaki mogę zrobić z niej użytek? A dlaczego ten problem jest ważny? Dlaczego się nim w ogóle w szkole zajmujemy? Czasem przychodzą nam jakieś intuicyjne odpowiedzi, no bo na przykład problem fałszywych informacji jest niezwykle istotny, bo to jest temat, o którym wszyscy mówią, bo to jest temat, który może sprawić, że nasze decyzje będą oparte na fałszywych informacjach, a nie na prawdziwych i w ten sposób, w jakiś sposób sobie, nie wiem, zagrozimy. Ale warto sobie to usystematyzować i zdać sobie sprawę, że konsekwencje dystrybucji i wiary w fałszywe informacje może mieć bardzo dalekie skutki, niezwykle poważne skutki i warto o tym pamiętać. Kiedy ja wspominam podczas zajęć z uczniami o tych rzeczach, o których powiem Państwu za moment, to następuje cisza. Znaczy widać, że uczniowie nie zdają sobie sprawy, jak wielkie konsekwencje może mieć rozprzestrzenianie fałszywych informacji. Zacznijmy może od lewej strony, czyli od tych, które kojarzymy z naszego świata pandemicznego najlepiej w ostatnich miesiącach, czyli zagrożenie dla zdrowia i życia. Na tym aspekcie, myślę, nie musimy poprzestawać długo. Dość jasnym jest, myślę, że szczególnie w kontekście właśnie ostatnich miesięcy, czy już roku, półtora roku, że bazowanie i podejmowanie decyzji na niesprawdzonych informacjach może nas prowadzić do jakichś negatywnych skutków dla naszego zdrowia czy nawet życia. A tutaj warto podkreślić, że informacje na temat, na przykład na temat fałszywej informacji, na temat szczepień, na temat jakichś skutków, nie wiem, ubocznych szczepień, które de facto nie występują albo które występują bardzo rzadko, może sprawić, że, nie wiem, akcja z szczepień będzie kompletnym niewypałem. Dalej może mamy bardziej indywidualne sytuacje, w których na przykład ktoś próbuje się leczyć jakimiś środkami, które nie powinny być wykorzystywane w takich celach. W Stanach Zjednoczonych, proszę mi wierzyć, nawet dochodziło do sytuacji, nie tylko zresztą tam, chyba również w Brazylii, do sytuacji, w której osoby, które podejrzewały u siebie zakażenie koronawirusem, próbowały leczyć się wybielaczem, co miało tragiczne w konsekwencjach skutki. Ale właśnie te fałszywe informacje za sprawą tego, że rozprzestrzeniają się bardzo szybko, trafiały na podatny grunt. Na podatny tym bardziej, że szczególnie w tych pierwszych miesiącach pandemii nie mieliśmy prawie żadnych informacji na temat tego, w jaki sposób o siebie dbać. Te informacje się zmieniały. Raz to otrzymywaliśmy jedne komunikaty, raz drugie. Oczywiście też nauka w międzyczasie ewoluowała. Pojawiały się kolejne badania, które dostarczały nam nowej wiedzy, ale niestety fałszywe informacje, szczególnie w pierwszych tygodniach pandemii w Europie, trafiły na bardzo podatny grunt, dlatego, że dawały proste recepty na trudne sytuacje, trudne problemy. Tak, Pani Moniko, rzeczywiście tutaj wspomniany już wcześniej były już prezydent Stanów Zjednoczonych rzeczywiście polecał czy dopytywał, czy na przykład stosowanie takich środków czyszczących mogłoby przynieść pożądane efekty. Niestety. Kolejnym elementem, tutaj znów się odwołamy do Stanów Zjednoczonych. Ja tak sobie myślę, że odwoływanie się w ogóle do państw innych niż Polska jest w przestrzeni szkoły o tyle może bezpieczne, powiedzmy, czy komfortowe również dla państwa, że nie sprowadza dyskusji na tory jakichś takich zagadnień stricte partyjnych, bieżącej polskiej polityki, ale pozwala się przyjrzeć bardziej mechanizmom. Oczywiście warto zadać, ja do tego zachęcam, uczniom pytania, czy widzą podobne zagrożenia na przykład na gruncie polskim, szczególnie tym uczniom, którzy są gdzieś tam szczególnie zainteresowani tematami politycznymi. Tutaj od razu podkreślę, temat fałszywych informacji jest niesamowicie polityczny, niesamowicie partyjny również. Więc tutaj zachęcam do tego, żeby od tego nie stronić. Ale jeżeli chcą Państwo zadbać też o swój komfort w pracy z uczniami, to zachęcam do tego, aby w pierwszej kolejności przyglądać się gdzieś tam przykładom z zagranicy, jak w tym wypadku z oceanu. Kolejnym właśnie przykładem tych skutków jest zagrożenie dla demokracji. No tutaj warto wspomnieć wydarzenia ze stycznia tego roku, kiedy za sprawą właśnie teorii spiskowych i fałszywych informacji dystrybuowanych w mediach społecznościowych wiele osób skrzyknęło się po to, aby dokonać, no nazwijmy to wprost, ataku na Kapitol, tak aby przerwać proces wyborczy, proces podsumowywania właśnie tego procesu wybierania kolejnego prezydenta w wyborach, co no, doprowadziło do ogromnej przemocy, która była ogromnym zaskoczeniem dla społeczeństwa amerykańskiego, że do takiej sytuacji doszło. No i w końcu ostatni element dotyczący zagrożenia dla bezpieczeństwa to jest ten element, o którym starsi uczniowie, o którym to wspominamy, milkną. To informacja, że fałszywe informacje dotyczące na przykład grup mniejszościowych, grup etnicznych, takich jak mniejszość Rohingya w Mjanmarze, który kojarzymy również pod nazwą Birma, doprowadził do czystki etnicznej, która przez wielu jest już nazywana ludobójstwem. Również do migracji wielu osób, które były zmuszone przekraczać granice i migrować do Bangladeszu sąsiedniego, więc tutaj właśnie też specyfika mediów społecznościowych, szczególnie Facebooka, który z wielu stron jest oskarżany właśnie o opieszałość, jakby niereagowanie na czas na tę dezinformację, no to jest taki właśnie ogromny problem, o którym warto też powiedzieć. Więc to jest oczywiście taki kontekst całego świata. Natomiast no warto tutaj dobrać te skutki, które z punktu widzenia nas, osób mieszkających w Polsce, mogą być szczególnie istotne. I tutaj chciałbym Państwu zadać właśnie to pytanie. To jest ostatnie pytanie, które w tej formie Państwu zadam. Które z tych zagrożeń jest szczególnie obecne w Polsce? Czyli które z tych zagrożeń Państwo by wzięli jako pierwsze do analizy ze swoimi uczniami po to, żeby przedyskutować jakieś konkretne przykłady, na przykład fałszywych informacji? Można uszeregować od najbardziej znaczącego do najmniej Państwa zdaniem zagrożenia w kontekście Polski. Jestem ciekawy, jak Państwo to widzą. Więc tutaj chwilka na przeanalizowanie tego pytania. Ja widzę, że czas nas oczywiście zatrważająco goni, ale na szczęście za chwilkę jest fragment poświęcony przykładom fałszywych informacji, więc też nie będę miał aż takich wyrzutów sumienia, że część z tych przykładów po prostu pominę, tak aby umożliwić Państwu zadanie pytań w drugiej części spotkania. Okej, to tutaj czekam jeszcze na Państwa głosy. Dodam też, bo też sobie często właśnie kombinuję, jak Państwu pomóc przekładać te tematy na sytuację lekcji. No myślę sobie, że warto też z uczniami, warto zadawać też takie pytania pozwalające budować pewne analogie. Skoro na przykład, nie wiem, pewne mniejszości za granicą są ofiarami dezinformacji, to czy na przykład Państwa uczniowie są w stanie zidentyfikować grupy, które w Polsce są szczególnie narażone na dezinformację? Tutaj ja może nie będę tego jakby otwierał forum na dyskusję na ten temat, ale myślę, że właśnie takie pytania warto uczniom zadawać i na temat pytań porozmawiamy sobie też podczas ostatniego spotkania w cyklu. W jaki sposób to krytyczne myślenie u naszych uczniów pobudzać właśnie pytaniami, które pozwolą do pewnych wniosków dojść. Okej, mamy tutaj zdecydowanie, przeważa to kryterium zagrożenia demokracji, czy to zagrożenie dla demokracji, ale też wskazaliście Państwo nieco mniej na zdrowie oraz bezpieczeństwo. Super, bardzo dziękuję. No i tutaj, mając już na uwadze te skutki dezinformacji, przyjrzyjmy się w ciągu następnych 2-3 minut jeszcze króciutko różnym typom fałszywych informacji, czyli mamy te dwa okręgi, które na siebie nakładają i teraz bierzemy pod uwagę tylko tę część fałszywych informacji. One dzielą się na 7 kolejnych takich podtypów, które pozwalają nieco lepiej zniuansować problem, zorientować się, że mamy do czynienia z różnymi formami i też wiedza na temat tych różnych form pozwala nam, nauczycielom, edukatorom, ale później uczniom świadomie korzystać z internetu, bo dokładnie wiemy, na jakie elementy powinniśmy zwracać uwagę przy przeglądaniu na przykład naszych portali społecznościowych. To jest bardzo fajna grafika w języku angielskim, która pokazuje taką rosnącą intencjonalność tych fałszywych informacji, czyli takie zbliżanie się ku środkowi tego naszego wykresu z dwoma okręgami, ale mamy również polskojęzyczne infografiki, które są już dostępne na stronie naszej kampanii edukacyjnej, o której powiem na koniec. Czyli mamy kilka takich rodzajów informacji, więc ja pozwolę sobie naprawdę skrótowo ten temat potraktować. Też mamy materiały edukacyjne, w których mogą Państwo ten temat nieco bardziej zgłębić. Czyli mamy treści sfabrykowane, które są całkowicie zmyślone. To są, drodzy Państwo, wbrew pozorom treści, z którymi aż tak często się nie spotykamy. Dużo łatwiej i skuteczniej jest wprowadzać w błąd, manipulując informacjami prawdziwymi. Czyli z tymi treściami sfabrykowanymi w 100% nie spotykamy się aż tak często, ale warto pamiętać, że z takimi również mamy do czynienia. Ten przykład tutaj wiąże w zupełnie nieuzasadniony sposób na przykład szczepienia z nabytym niedoborem odporności, a zatem z chorobą AIDS. Tego rodzaju fałszywe informacje w ostatnio w przestrzeni internetu się w Polsce pojawiają. Kolejny przykład treści zmanipulowane, czyli treści prawdziwe, poddane pewnej obróbce. To mogą być fotomontaże, ale to mogą być również takie formy manipulacji wideo, jak ta, którą zobaczą Państwo teraz na swoim ekranie. To jest przedstawicielka, spikerka Izby Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych Nancy Pelosi, której nagranie, wywiad został spowolniony do 75%, tak aby jej głos brzmiał, jakby była pod wpływem substancji odurzających. Proszę posłuchać. We want to give this president the opportunity to do something historic for our country. But her pitch has also been altered. Możemy uznać, że to jest taka fałszywka, na którą mało kto się nabierze. No niestety sekcje komentarzy pod tym postem pokazywały, że wiele osób uznało tę informację za prawdziwą. No i oczywiście nie obeszło się bez obelg w kierunku Nancy Pelosi. Więc manipulacja treściami to jest kolejny przykład dezinformacji. Następny element to fałszywy kontekst. To jest niezwykle istotna kategoria fałszywych informacji, która polega na tym, że wyrywamy pewną treść z kontekstu. To nie musi być nawet celowe. Proszę sobie wyobrazić, że scrollujemy sobie Facebooka, nasi uczniowie Instagrama, TikToka, cokolwiek i trafiamy na jakiś materiał, który mógłby służyć ilustracji wydarzeń, które mają miejsce, ale jak się okazuje, na przykład artykuł pochodzi sprzed 2, 3 czy 4 lat. Czyli my, czytając artykuł, możemy być przekonani, że jakieś wydarzenie miało miejsce teraz, a tak naprawdę jest to artykuł sprzed jakiegoś czasu. Więc warto zwrócić uwagę na takie elementy kontekstu, jak na przykład data. Tutaj mamy przykład pokazujący właśnie taką sytuację. Zdjęcie pochodziło z roku 2020, z lutego, natomiast w lutym tego roku zostało wykorzystane do ilustrowania rzekomej studniówki na Białorusi w czasach pandemii. W rzeczywistości ta studniówka w społeczności mniejszości polskiej na Białorusi miała miejsce rok wcześniej, a zatem nie było wtedy jeszcze mowy o żadnych obostrzeniach. Nie można było więc tego przykładu wykorzystać do argumentowania, że na Białorusi obostrzeń nie ma, w Polsce natomiast jesteśmy zmuszeni do ich przestrzegania. Więc fałszywy kontekst. Tutaj sobie pozwolę może ten przykład pominąć, ale szybki rzut oka też pozwala się zorientować, że ilustracja po lewej stronie pokazuje tylko wycinek rzeczywistości. Ilustracja po prawej pokazuje, że ten plac zabaw z tej relacji na Instagramie był jednak nieco większy, nie ograniczał się do tej kuriozalnej zabawki umieszczonej tuż pod murem. Dalej mamy fałszywy związek. Ja oczywiście będą mieli Państwo dostęp do nagrania, do materiałów edukacyjnych, w których te elementy opisujemy. Oczywiście nie chodzi o to, żeby uczniom przedstawiać te klasyfikacje. Ja je przedstawiam Państwu po to, żebyśmy mieli nieco lepiej nakreślony horyzont tych różnych typów fałszywych informacji, bo dzięki temu też jesteśmy w stanie dużo skuteczniej analizować takie treści, kiedy na nie trafiamy w mediach społecznościowych. Fałszywy związek, czyli to, co Państwo kojarzą pewnie pod hasłem clickbaitu, czyli tytułu, który jest chwytliwy, ale niekoniecznie ma związek z rzeczywistością opisaną w artykule. No tutaj w tych przykładach mamy jeszcze dalej posunięty fałszywy związek, mamy bowiem tutaj informację o rzekomych targach żywym towarem. W rzeczywistości artykuł dotyczył odbywających się, zdaje się, w Belgii targów dla jednopłciowych par, które były zainteresowane surrogacją. A zatem już bez względu na to, jaki jest nasz stosunek do zjawiska surrogacji, no, na pewno jest to zjawisko, którego nie można traktować synonimicznie z targiem żywym towarem. Warto tutaj zachować pewien umiar w stosowaniu synonimów, no i rzeczywiście precyzyjnie określić zjawisko, z którym mamy do czynienia. No, standard rzetelnego dziennikarstwa na pewno nie pozwoliłby na tworzenie tytułów w taki sposób. No i w końcu satyra, drodzy Państwo, na poprawę humorów, na koniec tej części spotkania. Warto czasami zwracać uwagę na to, czy strona nie jest stroną satyryczną. Jak się okazuje, aż dziennik na przykład wśród uczniów nie jest szczególnie popularną stroną, więc jeżeli natrafią na informację taką jak ta na załączonym obrazku, mogą stwierdzić, że coś takiego rzeczywiście będzie miało miejsce w polskich szkołach. To jest oczywiście nawiązanie do akcji wprowadzania czerwonych skrzyneczek w polskich szkołach, które mają na celu zadbanie o komfort kobiet, dziewcząt, uczennic, tak aby miesiączkujące dziewczyny nie miały kłopotu z dostępem do artykułów pierwszej potrzeby. Więc czasem warto też zwrócić uwagę, czy nie mamy do czynienia z artykułem satyrycznym. Tutaj warto podkreślić, że na przykład na Facebooku, co widzą Państwo na zrzucie ekranu po lewej stronie, od jakiegoś czasu taka kategoria strona satyryczna pojawia się pod nazwą danego publikatora. Warto o tym wiedzieć, zwracać na to uwagę, kiedy szybko przeglądamy nasze treści w mediach społecznościowych. No dobra, to jest maraton przez rodzaje fałszywych informacji, ale mam nadzieję, że do tych treści Państwo jeszcze wrócą, żeby sobie je dokładnie przemyśleć. Jeżeli będą chcieli Państwo sobie już tę wiedzę gdzieś tam wykorzystać w praktyce, zorientować się, jaka jest Państwa odporność na fałszywe informacje, to polecam aplikację, którą przygotowaliśmy z myślą o uczniach, fajnie że wiesz.pl, która pozwala w formie prostego edukacyjnego quizu na rozpoznawanie treści i klasyfikowanie ich jako prawdziwych bądź fałszywych. Zachęcam do jej przetestowania. No a teraz na sam koniec, przed sesją pytań i odpowiedzi, obiecane strategie wdrażania edukacji medialnej w szkole. Zastanawiałem się, czy dać to na pierwszym spotkaniu, czy na ostatnim, ale uznałem, że wprowadzę ten wątek już dzisiaj po to, abyście mogli Państwo zorientować się, czy ta wiedza, którą tutaj otrzymujecie, którą przyswajacie, te kompetencje, które będziecie rozwijać w kolejnych tygodniach, czy jest to coś, co chcą Państwo zatrzymać, powiedzmy, dla siebie, a praktykować podczas swoich lekcji, czy może zechcą Państwo pomyśleć o tym temacie szerzej i zaproponować jego wdrażanie na forum szkoły, rady pedagogicznej i tak dalej. Czyli pierwsze podejście to metoda projektowa. Ograniczona do jednego przedmiotu, super prosta do wdrożenia jedynie Państwa nakładem pracy, bez angażowania innych nauczycieli, związana z konkretnym tematem, czyli tutaj zachęcam do tego, żeby bez względu na to, jakie przedmioty Państwo prowadzą, zastanowić się, jak temat dezinformacji można wykorzystać. Tutaj kilka podpowiedzi w punkcie drugim. No i zastosowana jednorazowo, to też warto podkreślić, może nie być wystarczająca. Podczas kolejnych webinarów, myślę, przekonają się Państwo, jak szeroki to temat i jak wiele różnych ciekawych aktywności można zaproponować uczniom. Drugi wariant to ścieżka międzyprzedmiotowa. Tutaj możemy zaprosić do współpracy kolegów, koleżanki, nauczycieli po to, żeby zrobić z tego pewne wydarzenie. W tej chwili, drodzy Państwo, trwa Międzynarodowy Tydzień Edukacji Informacyjnej i Medialnej, który jest organizowany co roku przez UNESCO, więc to jest świetna okazja do tego, żeby tematy podejmować w szkole. Jeżeli jeszcze nie będą się Państwo czuli gotowi, żeby takie działania podjąć w tym tygodniu, to w przyszłym roku, w kwietniu, będzie kolejny Międzynarodowy Dzień Fact Checkingu. On się odbywa 2 kwietnia, czyli dzień po Prima Aprilis, doskonały moment na rozmowę o fałszywych informacjach, dystrybuowanych w formie żartu, ale nie tylko, więc zachęcam do tego, żeby pomyśleć o czymś większym, o jakimś wydarzeniu, tygodniu i tak dalej. Tutaj możemy zaangażować nie tylko naszych współnauczycieli, ale również pomyśleć o tym, żeby uczniowie starsi zaproponowali coś uczniom młodszym. Ja pamiętam, kiedyś prowadziłem spotkania dla bibliotekarzy. Jedna z uczestniczek wymyśliła miała świetny plan, żeby zaangażować w szkolenie warsztaty starszych uczniów i ci w ramach takiego podsumowania projektu przygotowywali materiały edukacyjne dla uczniów młodszych, czy nawet przedszkolaków, nie pamiętam, ale świetna sprawa. No i ostatni wariant to takie holistyczne podejście do tematu, czyli tutaj będzie na pewno niezbędne wsparcie dyrekcji, gotowość współpracy i rzeczywiście potraktowania tematu edukacji medialnej jako takiej podstawy, która powinna być fundamentem dla Państwa działań w szkole na co dzień. Tutaj na pewno każda szkoła miałaby swoją własną specyfikę, ale ja zachęcam do tego, żeby pomyśleć również o zaangażowaniu rodziców. Rodzice są niesamowicie, myślę, wartościowym sojusznikiem w rozwijaniu kompetencji medialnych. My sami w Akademii Fact-Checkingu jeszcze się zastanawiamy, jak ich zaangażować, ale głęboko wierzę, że zaangażowanie rodziców w ten proces mogą mieć świetne efekty, jeśli chodzi o zdobywanie przez uczniów tych kompetencji, na których nam jako edukatorom szczególnie zależy.